Tytuł: Sposób urządzenia monety. Autor: Mikołaj Kopernik. Źródło: Wiki źródła. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst: Lubo niezliczone upadku królestw, księstw i rzeczypospolitych można naznaczyć przyczyny, te jednak cztery, niezgoda, śmiertelność, niepłodność ziemi i spodlenie monety, są według mego zdania najgłówniejszymi. Trzy pierwsze tak są jasne, iż nikt prawdy ich nie zaprzeczy, czwartą zaś, to jest spodlenie monety, niektórzy tylko i to głębiej zastanawiający się uznają, ponieważ nieraz gwałtownie, lecz zwolna i ukrytymi niejako sposobami państwa o upadek przyprawia. Pieniądze, czyli moneta, jest złoto lub srebro znaczone, podług której stanowi się cena rzeczy przedajnych, stosownie do postanowienia wszelkiego rządu lub rządcy. Jest więc moneta niejako powszechną miarą ceny, ta zaś miara, jak z rzeczy samej wynika, powinna być stałą i niezmienną, inaczej nastąpiłoby zamieszanie porządku krajowego i pokrzywdzenie kupujących i przedających, gdyby na przykład łokieć, korzec lub waga jakowa stałej ilości nie zachowywały. Przez tę stałą ilość, czyli miarę, rozumiem cenę, czyli wartość imienną monety, która lubo od dobroci materialu zależy, trzeba jednakże wartość wewnętrzną od naznaczonej ceny rozróżniać, moneta bowiem może być więcej cenioną, aniżeli materiał, z którego się składa, i przeciwnie. Potrzeba ustanowienia monety konieczną jest, bo chociaż odbywać by się mogła zamiana rzeczy podług samej wagi złota i srebra, która przy powszechnym ludzi porozumieniu się stanowiłaby cenę tych kruszców, jeunlgrze dla uniknienia wielkiej niewygody w przynoszeniu wszędzie wag, tudzież rzeczystość złota i srebra niełatwo poznać się daje, postanowiono wszędzie naznaczać monetę pieczęcią publiczną, która ma wyrażać zawartą ilość złota lub srebra i być rękojmią wiary publicznej. Do monet, zwłaszcza srebrnych, zwyczajem jest mieć mieszać, dla dwóch jak mniemam przyczyn: naprzód, aby mniej była wystawiona na wykupywanie, przetapianie, koby nastąpiło, gdyby się z czystego składała srebra, powtóre zaś, ażeby masa srebra na małe podzielona części i drobne pieniążki, z dobiorem, czyli dodaną miedzią, przyzwoitą zachowała wielkość, i trzecią dodać by można, to jest aby moneta, która się ciągłym obiegiem wyciera, przez przymieszanie dobioru dłużej trwać mogła. Sprawiedliwa zaś i słuszna wtedy tylko jest cena monety, gdy ta mało co mniej złota lub srebra zawiera od ilości, którą za nią nabyć można, to jest o tyle tylko mniej, ile na wydatki menniczne odciągnąć potrzeba. Sam bowiem znak wybity powinien monecie dodawać już pewnej wartości. Moneta traci szacunek szczególnie przez wielkie jej pomnożenie, to jest, gdy tak wielka ilość srebra jest zamieniona w monetę, iż więcej się ludzie za masą srebra, aniżeli za monetą ubiegają, tym bowiem sposobem moneta utraca swą powagę, gdy za nią tyle złota lub srebra kupić nie można, ile ona sama zawiera i gdy się w przetopieniu monety większą upatruje korzyść. Sposób na to jedyny, nie być więcej monety, dopóki się sama w cenie nie zrówna i nie stanie nieco droższą od srebra. Wartość monety dla rozmaitych upada przyczyn, albo z powodu niedostatku samego materiału, to jest, gdy w tąż samą wagą więcej jest, aniżeli się należy przymieszanej miedzi, albo dla braku wagi, chociażby nawet sprawiedliwe było przymieszanie miedzi, albo na koniec, i co jest najgorsza, dla obu przyczyn. Może także długi obieg monety przyczynić się do zmniejszenia jej wartości, przez wytarcie i ubytek kruszcu, a dla tej już samej przyczyny nową monetę w obieg, cyrkulację, kurs, puścić należy. Dowodem ubytku tego będzie, jeśli w monecie mniejsza daleko pokaże się ilość srebra od ilości tegoż kruszcu za nią kupionego, i to jest prawdziwą oznaką niedobrej monety. Podawszy te ogólne o monecie uwagi, przystąpimy teraz do pruskiej w szczególności, wskazując naprzód przyczyny jej tak znacznego zniżenia. Ta moneta znana jest pod nazwami grzywien, skojców, itd. Są także wagi mające podobne nazwiska. Bo grzywna co do wagi oznacza pół funta, grzywna zaś liczebna zawiera 60 solidów, co jest powszechnie wiadomym. Żeby zaś jednostajność nazwisk nie sprawiała jakiej wątpliwości, ostrzegam raz na zawsze, iż gdzie odtąd uczyni się wzmianka o grzywnie, trzeba przez nią rozumieć grzywnę liczebną, przez wyraz zaś funt, wagę dwóch grzywien, a przez pół funta, jedne grzywne. Znajdujemy w danych uchwałach i pomnikach piśmiennych, iż za rządów Konrada de Jungingen, to jest krótko przed bitwą tannenberską, pół funta, czyli grzywne czystego srebra, kupowano za dwie grzywny pruskie i 8 skojców, to jest w ten czas, gdy do trzech części czystego srebra, czwarta się część miedzi dodawała, i gdy z połowy funta tej masy 112 solidów wybijano.
do których trzecia część dodana, to jest solidów 3,7, czyni sumę solidów 1,49, ważących 8,12, czyli funta, to jest 32 skojców srebra, która to suma niezawodnie 3 części, czyli pół funta czystego srebra zawiera. Powiedziało się zaś, że wartość pół funta srebra była 140 solidów, resztę przetoczyli pozostałe 9 solidów, cena imienna Sounet i wynagrodziła, cena zatem imienna z wartością wewnętrzną w przyzwoitym utrzymywała się stosunku. Tego to rodzaju pieniądze były za mistrzów krzyżackich, Winryka, Ulryka i Konrada, które się jeszcze gdzieniegdzie po skarbach znajdują. Później zaś, po poniesionej przez Prusaków klęsce i po ukończonej wspomnianej wojnie, upadek państwa na monecie coraz widoczniej okazywać się począł. Saldi bowiem za Henryka Witte, na pozór bardzo do wzwyż wspomnianych podobne, mają tylko srebra. Błąd ten trwał dopóki odwróciwszy stosunek, nie zaczęto do trzech części miedzi mieszać 1/4 części srebra, tak dalece, iż tę monetę nie srebrną, lecz miedzianą słusznie można było nazywać. Co do wagi jednak 112 solidów szło zawsze na pół funta. Że zaś zaprowadzać monety nowej, choćby dobrej, gdy zła jeszcze w obiegu się znajduje, z żadnego względu nie wypada, tym bardziej tedy pobłądzono, gdy przy obiegu dobrej starej monety, zaprowadzono nową podlejszą, która nie tylko starą zaraziła, ale jej nawet całkowitego wyniszczenia była przyczyną, któremu błędowi gdy za rządów Michała Ruesdorf zapobiec, a oraz monetę do dawnego lepszego stanu przyprowadzić chciano, bito nowe saldi, które dziś groszami nazywamy, lecz gdy się zdawało, iż dawnych podlejszych bez straty znieść nie można, wspólnie je z nowymi bardzo błędnie zostawiono. Wymieniano zaś dwa stare saldi za jeden nowy bity. Zetąd poszło, iż dwojaką naówczas ludowi narzucano grzywnę, to jest, nowych solidów i starych. A tak grzywna nowa, czyli dobra, jak grzywna stara, czyli lżejsza, zawierała 60 solidów. Obole zaś utrzymywały się przy swej cenie, tak iż ich 6 za stary solid, 12 zaś za nowy dawano. Że bowiem pierwiastkowo solid składał się z 12 obolów, łatwo się można dorozumieć, gdyż jak liczbę 15 nazywamy w pospolitej mowie mędlem, tak w wielu prowincjach niemieckich wyraz szeląg liczbę 12 oznacza. I to nazwisko nowych solidów aż do naszych utrzymało się czasów, jak zaś na koniec zamieniły się grosze, niżej o tem powiem. 8 przeto grzywien nowych solidów, każdą po 60 solidów licząc, funt czystego srebra zawierały, o czym z ich rozbioru łatwo się można przekonać, składają się bowiem z połowy miedzi i połowy srebra, a grzywien 8 każdą po 60 solidów rachując, ważą prawie 2 funty, stare zaś, czyli dawne, jak się wyżej powiedziało, równe są nowym co do wagi, lecz połowę tylko mają wartości. Gdy zaś tylko czwartą część srebra miały w swym składzie, z jednego przeto funta czystego srebra, 16 grzywien wypadało, i te 4 razy więcej ważyły. W późniejszych czasach po zmianie stanu ojczyzny, gdy miasta otrzymały pozwolenie bicia monety, i nowy ten przywilej do skutku przywodzić zaczęły, naówczas pomnażały się pieniądze co do liczby, nie zaś co do wartości, zaczęto bowiem do 4 części miedzi dodawać 1/5 tylko część srebra w starych solidach, tak, że na koniec 20 grzywien za 1 funt srebra wymieniano. Gdy więc owe saldi nowe więcej jak 2 razy były lepsze od świeżo wybitych, zrobiono je z kojcami, których 24 na 1 lekką grzywnę liczono, ginęła zatem na każdej grzywnie 5 część wewnętrznej wartości monety. Gdy zaś później saldi, już z kojcami nazwane, coraz rzadziej w obiegu się pokazywały, dlatego, iż je w całym przyjmowano marchiacie, podobało się nadać im cenę groszów, to jest 3 solidów, lubo nie były lepsze od 15 denarów obiegającej w ten czas monety, której mnóstwo własną jej cenę zniżało. Urządzenie takowe nastąpiło za poradą błędną i pierwszych kraju obywateli wcale niegodną, jak gdyby Prusy bez tej monety obejść się nie mogły. Różniły się więc grosze od solidów, 5 lub 6 część mniej ważąc niż postanowiono było, a niesłusznym i niegodziwym oszacowaniem zniżały wartość solidów. Trzeba więc było cudzą krzywdą wynagrodzić uszczerbek, tak jak wprzód saldi uczyniły krzywdę groszom i przymusiły je zamienić się w skojce. Lecz biada ci, ziemio pruska. Karzą cię zniszczeniem za złe rządy krajowe. Gdy tym sposobem i takse i wartość wewnętrzna pieniędzy zarazem niknęła, jednakże bić monety wcale nie zaprzestano.
a gdy nakład na postawienie jej w równi z poprzedzającą nie wystarczał, każda później wybita moneta okazała się gorszą od poprzedniej, która wartość dawniejszej tak dalece zniżała, iż na koniec cena solidów i wartość groszów stosunkowo się zrównały, i za 24 grzywien lekkich, funt srebra nabywano. Musiały się zaiste takowe zabytki ze spodlonej wartości monety pozostać, gdy o jej poprawie nie pomyślano. Zwyczaj zaś czyli pozwalanie sobie przetapiania i fałszowania monety wszelkimi sposobami, tak się wkorzenił, iż po dziś dzień nie ustaje. A w jakim później będzie i w jakim dziś jest stanie moneta, wstyd i boleśnie jest mówić o tem. Tak bowiem jest teraz spodlona, iż 30 grzywien zaledwie funt srebra zawierają. Cóż zaś nastąpi, jeżeli się nie zapobieży? Oto, iż prusy z złota i srebra ogołocone samą tylko miedzianą mieć będą monetę, przez co przywóz towarów zagranicznych ustać i wszelki handel całkiem upaść będzie musiał. Bo któryż z zagranicznych kupców towary swoje zechce za miedzianą zamienić monetę? Któryż wreszcie z naszych za też monetę zagranicznych nabędzie towarów? Na tę jednakże klęskę krainy pruskiej, ci do których to należy patrzą się obojętnie, i najmilszej każdemu ojczyźnie, dla której po Bogu świętszych nie mają obowiązków i życie nawet poświęcić powinni, przez gnuśną opieszałość nikacze mieć i całkiem upaść dozwalają. Gdy klęski takowe pruską monetę, a przez nią i ojczyznę całą dotykają, sami tylko złotnicy i ludzie na kruszcach się znający, korzystają z jej nieszczęść. Wybierają bowiem z pomiędzy rozmaitych pieniędzy dawne, z których wytopione srebro przedają, więcej zawsze srebra w mieszanej monecie od nieświadomego pospólstwa kupując. A gdy już dawne saldi z obiegu nikną, wybierają stopniami co lepsze, a zostawują najpodlejsze. Zetąd to pochodzą owe powszechne i nieustanne skargi, iż złoto, srebro, zboże, myto czeladzi, praca rzemieślników, i co tylko się w pożyciu towarzyskim wydarza, w cenie się podwyższa. Lecz nie baczni. Nie dorozumiewamy się, iż spodlenie monety jest przyczyną podrożenia wszech rzeczy. Stosownie bowiem do stanu monety, podwyższa się i zniża cena, zwłaszcza złota i srebra, których nie miedzią lub mosiądzem, ale złotem i srebrem oznaczamy wartość, ponieważ złoto i srebro uważa się za monety niby podstawę, na której jej wartość polega. Lecz może kto zarzuci, iż podlejsza moneta w pożyciu towarzyskim jest dogodniejszą, gdyż pomocą jest ubóstwu, czyni zboże tańszym i innych artykułów do utrzymania życia potrzebnych na bycie ułatwia, moneta zaś dobra wszystkie rzeczy robi droższymi, czynszownikom i tym, którzy różne opłaty uiszczać mają, jest nadzwyczaj uciążliwą. Pochwalą zaiste to zdanie ci, którym się nadzieja zysku odejmuje, którym dotąd dozwolono bić monetę, nie zganią go także kupcy, rzemieślnicy, którzy nic nie tracą, za jakąkolwiek cenę złota, towary i wszelkie rzeczy przedają, im bowiem moneta jest podlejsza, tym większą ilość pieniędzy za swój towar i robotę biorą. Lecz gdy dobro powszechne mieć będą przed oczyma, zapewne przyznają, że moneta dobra nie tylko całemu krajowi, ale im samym i wszystkim stanom jest korzystną, moneta zaś podła, szkodliwą. Lubo wiele rozmaitych dowodów jasność tego okazuje, doświadczenie jednak, ten najpewniejszy w życiu nauczyciel, najwidoczniej to sprawdza. Widzimy bowiem, że szczególnie te kwitną państwa, w których jest dobra moneta, nikacze mnieją zaś i upadają te, które spodlonej używają. Kwitły i prusy, gdy grzywnę pruską za 2 złote węgierskie, czyli dukaty, kupowano, i gdy, jakośmy wspomnieli, 2 grzywny pruskie i 8 skojców, za 0,5 funta, to jest, za grzywnę czystego srebra wymieniano. Tymczasem zaś, gdy codziennie wartość monety coraz bardziej zmniejszała się, i ojczyzna tedy nasza, już to przez te zarazy, już przez inne klęski, do ostatniego przywiedziona upadku, prawie już przy grobie stoi. Rzeczą jest niezawodną, iż kraje, w których jest dobra moneta, płodów sztuki, rzemieślników wybornych i wszystkiego mają podostatkiem, przeciwnie zaś w państwach, gdzie jest zła moneta, przez nieczynność i gnuśność uprawa pięknych sztuk i wykształcenie władz duszy jest zaniedbane, i we wszystkim niedostatek czuć się daje. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, że w Prusach, gdy dobra była moneta, i zboże i wszystkie płody ziemi były tańsze, teraz zaś gdy jej wartość zniżana, że wszystkie artykuły do życia potrzebne są droższe, codziennie doświadczamy. Zetąd jawno się okazuje, że moneta podła lenistwo raczej podsyca, aniżeli zapobiega ubóstwu.
polepszenie monety, tym nawet co czynsze, składki roczne i podatki z dóbr swych opłacają, uciążliwym nie stanie się, albowiem płody ziemi, bydło i inne rzeczy za wyższą cenę przedawać będą. Wzajemną bowiem w dawaniu i odbieraniu zamiany, wartość monety nadgrodzi i zrówna. Jeżeli więc chcemy plusy udręczone, przez odnowienie monety do lepszego na koniec przyprowadzić stanu, trzeba najprzód zapobiec zamieszaniu, jakie z różności mennic, w których mają bić monetę, wyniknąć może. Rozmaitość bowiem jest na przeszkodzie zgodności i trudniej jest wiele mennic w obowiązkach utrzymać prawości, jak jedne. Dwa przeto najwięcej powinny być wyznaczone miejsca, jedno w ziemiach królewskich, drugie w posiadłościach książęcia. W pierwszym miejscu niech biją monetę oznaczoną na jednej stronie herbami króla i MCI, na drugiej ziem pruskich. W drugiej zaś mennicy niech będzie z jednej strony stempel królewski, z drugiej książęcy, z tym zawsze warunkiem, aby tak pierwsza jak druga moneta podlegała władzy królewskiej i aby ją za rozkazem króla jego MCI w całym królestwie przyjmowano. Co się niemało przyłoży do pojednania umysłów i ułatwienia wzajemnego handlu. Będzie zaś rzeczą potrzebną, aby te obie monety jednakowo miały dobiór, stopę i cenę, aby przy bacznym czuwaniu Rzeczypospolitej, stosownie do urządzenia, które się ma zaprowadzić, na zawsze się utrzymały i aby książęta obu stron zbicia monety nie szukali zysku, ale tyle tylko dodawali miedzi i tyle tylko cenę nad wartość wewnętrzną podwyższali, ile na wydatki menniczne odciągnąć potrzeba, co zmniejszy powód przetapiania monety. Abyśmy także zamieszania, jakie dwie monety, nowa i stara razem w obiegu zostające, dziś sprawiają, nadal uniknęli, zdaje się rzeczą konieczną, aby przy zaprowadzeniu nowej, stara była zniesiona i całkiem zakazana, dozwalając wymianę jej w mennicach za cenę stosowną do wartości. Inaczej, praca podjęta dla odnowienia monety, będzie próżną, a zamieszanie może nastąpić większe od poprzedniego, gdyż stara moneta zarazi znowu powagę nowej. Pomieszanie bowiem monety sprawi, iż sami nie będą miały należytej wagi, a rozmnożona liczba wag zrodzi wyżej wymienioną niedogodność, której, jeśli by kto zechciał zapobiec tym urządzeniem, iżby pozostałej dawnej monecie o tyle mniejszą w stosunku do nowej monety, naznaczono cenę, o ile jest od niej podlejsza, tedy i w tym przypadku błędy znaczne nastąpiłby musiały. Tak bowiem grosze, saldi, a nawet i denary są rozmaite, iż rozróżnić ich od siebie i każdy pieniądz stosownie do jego wartości ocenić, prawie jest niepodobna. Zaprowadzone więc rozmaite monety, sprawiłyby zamieszanie odwikłać się nie dające, a kupcom namnożyłyby prac, trudów i różnych niedogodności. Lepiej przeto będzie zawsze, przy zaprowadzaniu nowej monety, zakazać starą zupełnie. Tak małą zaś stratę na raz wyrządzoną, bez szemrania znieść każdy powinien, jeśli tylko stratą nazwać można to, skąd zysk ołby i pewny użytek wpływa, tudzież kraj cały zasiłek otrzymuje. Lecz monetę pruską do pierwszego przyprowadzić znaczenia jest rzeczą bardzo trudną, a po tak wielkim jej upadku prawie niepodobną, a zatem każde jej polepszenie jest niemałej wagi. Przy dzisiejszych zaś okolicznościach zdaje się, iż bez trudności może być odnowioną, byle tylko funt czystego srebra szedł na 20 grzywien, a to w następującym stosunku, saldi niech będą bite z 3 funtów miedzi, a z 1 funta srebra, mniej pół uncją, albo tyle, ile potrzeba na opłacenie wydatków mennicznych odciągnąć. Z takiej masy stopionej wybije się monety 20 grzywien, które w kupnie znaczyć będą 1 funt, to jest 2 grzywny srebra. Tym samym sposobem można bić skojce lub grosze i obole, podług upodobania. Porównanie srebra ze złotem. Powiedziało się wyżej, że złoto i srebro jest podstawą, na której dobroć monety zależy, a to co się o monecie srebrnej wyłożyło, można po większej części zastosować do złotej. Pozostaje więc tylko wyłożyć sposób wzajemnego zamieniania złota i srebra. Ażebyśmy od rodzaju do gatunków, od rzeczy pojedynczych do złożonych przeszli, trzeba najprzód poznać stosunek ceny złota czystego do srebra czystego. Wiadomo, że ten sam jest stosunek złota do srebra, gdy są w masie, jak gdy są na monetę przerobione z równą mieszaniną, jako nawzajem, tenże sam jest stosunek złota przerobionego w monetę, do będącego w masie, przy równym odbiorze obcego kruszcu i przy jednakowej wadze. Najczystsze złoto przebite na monetę u nas znaną, jest w dukatach węgierskich, te bowiem najmniej mają dodatku obcego kruszcu, i może tyle tylko, ile potrzeba było odciągnąć na wydatek menniczny, dlatego słusznie wymieniają się na wagę za czyste złoto, gdy powaga stempla mały ów brak nagradza.
Zetąd więc wypada, że tenże sam jest stosunek czystego srebra w masie do czystego złota w masie, jaki jest tegoż srebra do dukatów węgierskich, nie zmieniając wagi. 110 zaś dukatów węgierskich ważnych, to jest mających po 72 granów, czynią 1 funt, przez funt zawsze rozumiem 2 grzywny co do wagi. Stosownie do tego widzimy, że we wszystkich narodach funt złota czystego tyle jest ceniony, ile 12 funtów czystego srebra. Lecz znajdujemy także, że dawniej 11 funtów srebra za 1 funt złota liczono, co zdaje się, iż było powodem do ustawy głoszącej, ażeby 10 dukatów węgierskich jednostajną część funta ważyły, i gdyby dziś przy dawnej wadze taż sama była cena, zupełna by podług podanego stosunku, pomiędzy polską a pruską monetą panowała zgodność. Wybiwszy bowiem około 20 grzywien z 1 funta srebra wypadną zupełnie 2 grzywny na dukat, zamiast 40 groszy polskich. Lecz od tego czasu, jak powszechnie przyjęto, iż pewna część złota taką ma cenę, jaką 12 takichże części srebra, waga nie zgadza się z ceną, i 10 dukatów węgierskich nie są w cenie równe 11/11 funta srebra. Jeżeli więc z 11 listopada funta srebra wybijają grzywien 20, będzie to polska i pruska moneta, porównane w stosunku prostym grosza do grosza, a 2 grzywien pruskich za dukat węgierski. Cena zaś każdego pół funta srebra, będzie 8 grzywien i solidów prawie 10. Wszelako jeżeli podłość monety i upadek ojczyzny mało kogo obchodzi, a mała zmiana i porównanie monety, zbyt trudną zdawać się będzie rzeczą, niektórzy zaś zechcą, aby 15 groszy polskich tak jak dawniej, czyniły grzywnę, a 2 grzywny i z końców 16, dukat 1 węgierski, wtedy i to podług wyżej podanych sposobów łatwo się da uskutecznić, jeżeli z funta srebra, 24 grzywien monety wybiją. To właśnie wydarzyło się niedawno, gdy jeszcze 12 grzywien były wartością pół funta srebra i za tyleż pieniędzy dukatami węgierskimi wymienione być mogły. Z tego co się powiedziało można powziąć wyobrażenie o monecie. Niezliczone są bowiem sposoby urządzenia jej, a wszystkie opisać jest rzeczą niepodobną, lecz powszechna zgoda przy zdrowej rozwadze, może ten lub inny wybrać, który będzie Rzeczypospolitej najdogodniejszy. Jeżeli moneta wprost będzie zastosowaną do dukata węgierskiego, i jeżeli omyłka nie zajdzie, na ten czas łatwo i inne monety podług zawartej w nich ilości złota i srebra, i porównania z pierwszymi, będzie można ocenić. To co się powiedziało o poprawie monety, zdaje się być wystarczającym na okazanie, jak wartość monety upadła, i jakie są sposoby przywrócenia jej do dawnej powagi. Zamknięcie poprawy monety. Chcąc stan monety polepszyć, i w cenie ją utrzymać, na następujące prawidła baczne mieć oko należy. Najprzód, aby bez poprzedniczego celniejszych obywateli naradzenia się, i jednomyślnej uchwały, monety nie odmieniać. Powtórę, aby jedno tylko, jeśli to nastąpić może, dla mennicy miejsce przeznaczyć, gdzie by pieniądze bito nie pod imieniem jednego miasta, ale całego kraju, z jego herbami. O korzystnym tego prawidła skutku przekonywa nas moneta polska, która dlatego jedynie zachowuje swą cenę w tak rozległym państwie. Po trzecie, aby przy ogłoszeniu nowej monety, stara była zniesiona i wiek jej zakazany. Po czwarte, aby wiecznymi czasy bez żadnej zmiany i bez najmniejszego uchybienia z funta srebra, 20 grzywien a nie więcej wybijano, odciągnone w uszy wydatki menniczne. Tym bowiem sposobem moneta pruska zastosuje się do polskiej, gdy 20 groszy pruskich jako i polskich składać będą grzywnę pruską. Po piąte, aby się wystrzegano zbytniej monety ilości. Po szóste, aby wszystkie gatunki pieniędzy mzem wiek swój zaczynały, to jest, aby skojce czyli grosze, saldy i obole razem były bite. O ilości dobiorą obcego kruszcu, czy to groszy i solidów, albo do denarów srebrnych, które czynią ferton, albo pół grzywne, albo i całą grzywnę, ta zależy od woli bijących monetę, byle zachowano w tem miarę i nie zmieniano postanowienia raz uchwalonego. Na obole także wzgląd mieć należy, skąd ich tak mała pochodzi wartość, tak dalece, że cała grzywna ledwo za grosz jeden zawiera srebra. Ostatnia zaś niedogodność wypływa z układów i umów przed i po wznowieniu monety zawieranych, w czym pewien zaradczy obmyśleć potrzeba środek, aby strony ucisku nie doznawały. Go dawniej w takowym przypadku czyniono, okazuje się z przyłączonego pisma.
Pismo, o którym wzmianka powyższą rzecz o urządzeniu monety zakończa, jest to postanowienie względem opłaty sum i procentów dla całego kraju, wydane w Malborgu w niedzielę po Wszystkich Świętych 1418 roku, następującego brzmienia. Najprzód, procenta, które dobrymi starymi pieniędzmi nabyte zostały na 3 lata przed nadaniem ustawy, to jest w 16 roku nasi Marcin, winny być płacone dobrymi nowymi pieniędzmi, albo wartością pieniędzy. Podobnież, długi zaciągnione dobrymi starymi pieniędzmi po roku wyżej wspomnionej ustawy, winny być spłacone dobrymi nowymi pieniędzmi albo ich wartością. Podobnie, długi, które podłymi pieniędzmi zostały zaciągnione, winny być podłymi pieniędzmi spłacone. Podobnie, kto dochody dożywotnie w 14 roku i później nasi Marcin nabył, winien w 14 roku nasi Marcin procent po 5 solidów podłymi pieniędzmi od 1 grzywny opłacać. Podobnie, kto dochody dożywotnie przed 14 rokiem nabył, na rok 15 od si Marcina do si Marcina, temu winny być opłacany jako procent od 1 grzywny podłymi pieniędzmi, 1 grzywna i 4 solidy podłymi pieniędzmi. Podobnież, kto dochody dożywotnie po tych wyżej wspomnionych latach nabył, temu winien być płacony procent podłą grzywną. Podobnie, dochody dożywotnie, które dobremi starymi pieniędzmi nabyte został, winny przynosić procent dobremi nowymi pieniędzmi. Ta powyżej spisana ustawa dochodów dożywotnich, jest zastosowana do wartości i dobroci pieniędzy w czasie, w którym dochód dożywotni został nabyty, aby w takiej wartości procenta od tychże pieniędzy były opłacane. Podobnie jak procenta nabyte podłymi pieniędzmi w roku 13 na 14, powinna grzywna procentu przynosić 5 solidów procentu podłymi pieniędzmi. Podobnie co do procentów w 14 na 15 roku nabytych, grzywna powinna przynosić procent podłymi pieniędzmi i być opłacaną 1 grzywną i 4 solidami podłymi pieniędzmi. Podobnie gdy spadek dobremi starymi pieniędzmi nabyty został, winien być dobremi nowymi pieniędzmi płacony, kto zaś nabył spadek w 13 na 14 roku, ten powinien płacić od 1 grzywny 5 solidów podłymi pieniędzmi. Kto zaś w 14 na 15 roku nabył spadek, ten winien płacić za 1 grzywnę podłymi pieniędzmi, i grzywnę i 4 solidy podłymi pieniędzmi, wszakże z zachowaniem terminu zapłaty każdego kupna. Podobnie, kto nabył spadek, na którym dawny procent zalega, z zobowiązaniem się uwolnienia go od takich procentów w oznaczonym czasie, a do uczynienia tego z powodu zmiany monety miał przeszkodę, nabywca winien zobowiązać się do opłaty procentu, albo nabycie ma być całkiem unieważnione, a jakie dał pieniądze na nabycie tego spadku, takie powinny mu być zwrócone. Podobnież, procenta, które sprzedane są podłymi pieniędzmi, a wprzódy spros dobremi pieniędzmi nabyte były, a byłby ktoś, na którym by takie procenta zalegały i zbyć je chciał podłymi pieniędzmi, winien mu je nie innymi pieniędzmi zbyć, jak tylko dobremi nowymi albo ich wartością. W tych przepisanych artykułach i piśmie ma wszystko nadal w swojej mocy pozostać, i co teraz jest zapłaconym, ma tak pozostać. Podobnie kto w moc takiej umowy lub zawarowania nabył to, co jest powszechnie używane albo co ma wartość grzywny, albo co jest zwyczajną monetą, a zawarowanie to może być dostatecznie dowiedzionym, na ten czas ten, który płaci, winien jest zapłacić dobremi nowymi pieniędzmi albo ich wartością, i co jest zapłaconym, ma tak pozostać.